składników. Pokażę Wam zaraz, co będzie nam potrzebne do upieczenia ciasta leśny mech. A więc potrzebujemy 2 szklanki mąki krupczatki, 1 szklanka cukru, 400 ml śmietanki kremówki. Ja akurat tutaj mam śmietankę tortową, 36%. 3 jajka, szklanka oleju, serek mascarpone 250 g. 2 śmietan fiksy, żeby to nam wszystko trzymało fajną konsystencję i żeby nam się to wszystko nie rozpadało. 2 cukry wanilinowe, ja tu akurat mam małą porcję, po 15 g paczuszka, 2 takie. I proszek do pieczenia, my akurat potrzebujemy 15 g. Potrzebujemy również szpinak i tutaj mamy 450 g szpinaku i to musi być szpinak rozdrobniony, nie w liściach, nie świeży. Kupcie po prostu paczkę zamrożonego szpinaku, rozdrobnionego. Następnie trzeba go odcisnąć z tej całej wody. Zróbcie to na bardzo takim drobnym sitku, albo polecam Wam zrobić to przez jakąś gazę, przez jakiś materiał, wtedy on naprawdę będzie dobrze odsączony. Więc szpinak, dzięki temu szpinakowi to nasze ciasto uzyska taki piękny zielony kolor. Nie obawiajcie się, tego szpinaku tutaj w tym cieście naprawdę nie będzie czuć i jeżeli nie zdradzicie Waszej tajemnicy i nie powiecie nikomu, że tam w środku w tym cieście jest szpinak i że od tego szpinaku ono ma taki kolor, to naprawdę uwierzcie, że nikt się nie zorientuje, a tym bardziej dzieci. Potrzebujemy jeszcze owoc granatu, a w zasadzie pestki z niego, ponieważ już po upieczeniu ten nasz leśny mech posypiemy tymi koralowymi pestkami z granatu i dzięki temu ono naprawdę będzie tworzyło taką fenomenalną całość i będzie wyglądało jak leśne poszycie, leśne runo. Bieramy się do pracy. Ubijamy jajka, pomalutku dodając cukier. Mamy już ubite, dodajemy teraz pomalutku olej. Jajka z cukrem i z olejem mamy ubite. Teraz 2 szklanki mąki krupczatki. Mieszamy z 3 łyżkami proszku do pieczenia. Teraz mąkę z proszkiem do pieczenia będziemy dodawać do masy i wszystko razem miksować. To mamy ubite, teraz dodajemy szpinak. Ciasto mamy idealnie wymieszane ze szpinakiem. Nie wiem, czy kamera oddaje te kolory, ale to jest naprawdę trawiasta zieleń. Wykładamy tortownicę papierem do pieczenia, wylewamy ciasto. W tym momencie nagrzewamy sobie piekarnik do 180 stopni. Ja akurat mam tortownicę o szerokości 26 cm, możecie wziąć mniejszą, 24 cm. Także wlewamy ciasto. Nasze ciasto szpinakowe wkładamy na godzinę do piekarnika nagrzanego do 180 stopni. Ciasto w piekarniku, teraz zajmiemy się granatem. Nie śmiejcie się z mojego fartuszka, pożyczyłam od syna, ponieważ ja nie używam fartuchów takich kuchennych.
Nie lubię ich zakładać, ale teraz będziemy zajmować się granatem, będziemy wyjmować z niego pestki, a granat to jest taki owoc, przy którym naprawdę możecie sobie załatwić ubranie i całą kuchnię wokoło, że będzie Wam wyglądać, jak wiecie, po jakiejś teksańskiej masakrze. Więc kroimy. I teraz musimy wydłubać te piękne pesteczki. Połówka tych pestek z granatu wystarczy. Ja chcę, żeby one były tak drobniej poukładane na wierzchu, nie tak gęsto. Tą połówkę odkładam, a to delikatnie przepłuczę wodą. Wyjęłam z piekarnika 2 godziny temu, więc już jest ostudzone, chłodne. Teraz wystarczy wyjąć z tortownicy i przekroić, co zaraz zrobimy. Delikatnie, żeby nam się nic nie porwało. Tak wygląda od spodu. Mam przekrojone, teraz chwila prawdy. Zobaczcie, jakie jest intensywnie zielone. Naprawdę trawiasta zieleń. Tą część sobie odstawiamy. A to musimy pokruszyć. Staram się dodawać tylko te zielone części. Nie chcę dodawać tego tutaj brązu. Chcę, żeby to było jak najbardziej zielone i żeby inny kolor mi tutaj nie psuł po prostu, wiecie, wyglądu. Krem wlewam, 400 ml śmietanki 36% tortowej. Pamiętajcie, że ona musi być bardzo zimna, żeby ją dobrze ubić. Wbijałam śmietanę 3 minuty, teraz dodam śmietan fiksy. Po to, żeby po prostu nasza śmietana miała cały czas dekoracyjne kształty i żeby, wiecie, nam nie zjeżdżała. I miksuję dalej. Śmietana robi nam się już bardzo gęsta. Teraz musimy dodać 2 cukry wanilinowe. Ja akurat mam wanilinowe. Tutaj jest mała porcja. One są po 15 gram. Takie cukry musimy tutaj również do środka dać. I jeszcze miksujemy, żeby rozprowadzić ten cukier. Tej śmietany dodajemy 250 gram serka mascarpone i on również musi być z lodówki, musi być zimny. Dodajemy i już teraz nie miksujemy, miksujemy tylko łyżką, wszystko wymieszamy. Wszystko mamy pięknie wymieszane. Teraz będziemy nakładać krem na nasze ciasto. Mamy resztę tortownicy i wykładamy naszą masą. Mamy równiutko wyłożony krem, teraz posypujemy naszymi zielonymi okruszkami cały wierzch. Ok, ciasto dopieszczone, jak włożymy w nie dużo serca, to na pewno nam wyjdzie.
I ostatnia rzecz to musimy nasz leśny mech posypać pestkami granatu. Ja właśnie nie chcę, żeby tego granatu było jakoś bardzo dużo, tylko tak do dekoracji. Ciasto naprawdę bardzo, bardzo efektowne i pyszne przede wszystkim. Przede wszystkim pyszne i nie jest aż takie trudne, żeby je zrobić. Nasze ciasto jest gotowe teraz. Wkładamy do lodówki na około 3 godziny, żeby się schłodziło, wtedy będzie nam łatwiej po prostu je pokroić na kawałki. Natomiast w moim przypadku ono spędzi w lodówce całą noc i widzimy się z tym ciastem jutro rano, także pokażę Wam, jak wygląda już bez tej tortownicy i oczywiście ukroimy kawałek, żebyście zobaczyli, jak wygląda w środku. Tak wygląda gotowe ciasto w moim przypadku po całej nocy w lodówce, więc teraz przekroimy i zobaczymy, jak wygląda w środku. Troszeczkę ten jakby mech, widzicie tutaj, z zewnątrz, z wierzchu się osypuje, ale to nic, to tylko dodaje uroku i te pesteczki też tak fajnie spadają, więc fajnie, naturalnie to wygląda. Więc tak prezentuje się na talerzu. Przepysznie. Wygląda po przekrojeniu.